Andrzej Duda w obecności wielu znamienitych gości obraduje w stolicy Śląska nad możliwościami poprawy światowej sytuacji ekologicznej. Debata w Katowicach przede wszystkim porusza temat globalnego ocieplenia i tego, jak przyczynia się do niego działalność człowieka. Prezydent będzie niestety zmuszony do tego, aby szybko opuścić szczyt klimatyczny. Zagraniczna podróż związana jest ze śmiercią wybitnego polityka. Andrzej Duda w żałobie opuszcza Polskę. Świat polityki musiał pogodzić się z bardzo poważną stratą. Tuż przed weekendem międzynarodową społeczność obiegła informacja o śmierci jednej z najwybitniejszych osobistości w USA. W wieku 94 lat zmarł były prezydent Stanów Zjednoczonych George H. Bush. W imieniu własnym i narodu polskiego składam na pana ręce najszczersze wyrazy smutku i ubolewania w związku ze śmiercią 41. prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Herberta W. Busha. Ten znamienity amerykański mąż stanu, bohaterski weteran II wojny światowej. Nieustraszony wojownik okresu zimnej wojny i honorowy obywatel mojego rodzinnego Krakowa. Był zawsze wielkim przyjacielem Polski i Polaków, napisał Andrzej Duda w specjalnej depeszy kondolencyjnej przesłanej do rąk własnych Donalda Trumpa. Jak podał szef gabinetu prezydenta, Andrzej Duda zdecydował się przełożyć swoje plany i uczestniczyć w ostatniej drodze znanego polityka. Prezydent Andrzej Duda uda się we wtorek do Stanów Zjednoczonych, by wziąć udział w uroczystościach pogrzebowych byłego prezydenta USA George'a H. W. Busha, zakomunikował Krzysztof Szczerski. Pożegnanie George'a H. W. Busha ma potrwać kilka dni. Jeszcze nie podano, który z nich będzie tym, w którym były prezydent spocznie w grobie. Póki co wiadomo, że najbliższa środa została ogłoszona w USA dniem żałoby narodowej. Zmarł przyjaciel Polski i Polaków. George H. W. Bush dwukrotnie odwiedził nasz kraj. Jego pierwsza wizyta przypadła na rok 1989, kiedy Wojciech Jaruzelski stał na czele Rady Państwa. W ostatnim dniu jego pobytu doszło do historycznego spotkania z Lechem Wałęsą w Gdańsku. Trzy lata później Bush ponownie odwiedził nasz kraj, tym razem spotykając się z Wałęsą jako prezydentem RP. Wówczas jedną z kluczowych przyczyn jego obecności były uroczystości związane ze sprowadzeniem do Polski prochów Ignacego Jana Paderewskiego. Amerykański przywódca zostanie w dużej mierze zapamiętany jako pierwsza osoba, której faktycznie udało się podjąć konkretne kroki w celu redukcji arsenałów jądrowych mocarstw. W wieku 94 lat zmarł George Herbert Walker Bush. O śmierci byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych poinformował rzecznik rodziny Jim McGrath. George H. W. Bush pełnił funkcję prezydenta w latach 1989-1993.
w latach 1981-1989 był wiceprezydentem w administracji prezydenta Ronalda Reagana. Był pierwszym, od 1837 roku, urzędującym wiceprezydentem, który wygrał wybory prezydenckie. Okres jego rządów zdominowały dwa wydarzenia: koniec zimnej wojny i wojna w Zatoce Perskiej. Z powodu skupienia się na polityce zagranicznej, Bushowi zarzucano zaniedbanie gospodarki, doprowadzenie w kraju do inflacji i wzrostu bezrobocia. Te niepowodzenia doprowadziły do jego wyborczej porażki wyborczej w 1992 roku z gubernatorem Arkansas Billem Clintonem. Jako przywódca USA wspierał przemiany polityczne i gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej, a po upadku ZSRR zainicjował pokojową współpracę z Rosją. Był uznawany za przyjaciela Polaków. To on wręczył Medal Wolności Lechowi Wałęsie. Powiedział o nim: jest jednym z moich prawdziwych bohaterów. W trakcie jego prezydentury Stany Zjednoczone prowadziły interwencję zbrojną w Panamie oraz operacje militarne w ramach międzynarodowej koalicji w czasie i wojny w Zatoce Perskiej. George Bush urodził się w 1924 roku w Massachusetts. Po ataku Japończyków na Pearl Harbor, w wieku 18 lat wstąpił do marynarki wojennej, był najmłodszym pilotem tej formacji. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Yale w 1948 roku rozpoczął pracę w przemyśle naftowym w Teksasie i w ciągu kilkunastu lat stał się milionerem. Na początku lat 60. wstąpił do Partii Republikańskiej i rozpoczął karierę polityczną. W latach 1967-1971 był członkiem Izby Reprezentantów Kongresu USA, następnie ambasadorem USA przy ONZ oraz szefem misji łącznikowej w Chinach. Pełnił funkcję dyrektora CIA. W latach 1976-1977 był wiceprezydentem USA w administracji Ronalda Reagana 1981-1989. W 1989 roku objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, który sprawował przez jedną kadencję, do 1993 roku. Niedługo po objęciu przez niego urzędu doszło do obalenia muru berlińskiego i rozpadu bloku komunistycznego. W czerwcu 1989 roku odwiedził Polskę, gdzie spotykał się z ówczesnymi władzami i przywódcami Solidarności. Po opuszczeniu Białego Domu tylko w niewielkim stopniu angażował się w sprawy publiczne. W tym roku dwukrotnie był hospitalizowany. W kwietniu z powodu infekcji, w maju z powodu niskiego ciśnienia. Z powodu choroby Parkinsona, w ostatnim czasie poruszał się na wózku inwalidzkim. Rozwój tej choroby stał się przyczyną jego śmierci. W kwietniu tego roku zmarła jego żona Barbara. George H. W. Bush był ojcem 43. P.
prezydenta USA George'a W. Busha oraz trzech synów, Johna, Neila, Marvina i córki Dorothy. Pozostawił też 17 wnuków, 8 prawnuków i 2 rodzeństwa. Światowi przywódcy składają kondolencje. Flaga na Białym Domu została opuszczona do połowy masztu. Urzędujący prezydent USA Donald Trump wydał oświadczenie, w którym napisał m.in. Dzięki przenikliwemu osądowi, zdrowemu rozsądkowi i opanowanemu przywództwu. Prezydent Bush poprowadził nasz naród i świat do pokojowego oraz zwycięskiego zakończenia zimnej wojny.